Cześć, z tej strony Iza z kanału Isabeta po pracy. Dotarła do mnie kolejna paczka z tych wszystkich paczek, na które czekałam, o których Wam wspominałam chyba, albo nie wspominałam, nie wiem, nie pamiętam, ale na pewno ankietę na ten temat robiłam, czy chcecie unboxingi, czy nie. No i wygrały unboxingi. Nie wiem, czy to już mówiłam, czy też nie mówiłam. Już mi się wszystko pokiełbasiło w tej głowie. Dzisiaj ocenimy sobie w jakiś tam sposób, spróbujemy ocenić, a właściwie ja spróbuję ocenić sklep, który już jakiś czas istnieje. Widziałam, że sporo osób w nim kupowało rośliny. Ja nabyłam od nich rośliny drogą kupna po raz pierwszy. No i chciałabym sprawdzić, jak to wygląda. W sensie takim, czy w jakim stanie są rośliny, jak ta przesyłka jest zapakowana i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, także zapraszam Was na film. Pewnie jak zdążyliście już zauważyć, przesyłka jest ze sklepu Oh My Bush, jak tutaj jest, nie wiem, nadrukowane, przystemplowane i tak dalej. No i tutaj chciałam Wam pokazać na początek paczuchę. Paczucha jest dosyć wysoka. Wygląda to tak. Trochę się obawiam, bo zobaczcie, co tutaj się z tej strony stało, ale nie sądzę, żeby to była wina sklepu. Tu jest rozerwane, widzicie? Myślę, że kurier sobie zrobił poddupnik z tego w jakiś sposób, albo nie wiem, wziął, ciepnął gdzieś na samochód i przywalił czymś ciężkim. Tutaj też jest mocno zgnieciona, więc nie wiem, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale liczę, że no, jako sklep powinni przewidzieć takie sytuacje i że jednak te rośliny są dosyć dobrze zabezpieczone, bo jak nie, no to powiem Wam, że będzie mnie bolało trochę serce, no ale zobaczymy. Otwieram i za chwilę będziemy wszystko wiedzieć. Powiem Wam, że bardzo szybko ta przesyłka do mnie też trafiła, ponieważ ja zakupy zrobiłam jednego dnia wieczorem, a drugiego dnia dostałam już informację wieczorem, że rano dostanę przesyłkę. W sensie dostałam informację od kuriera, tak? No i zaraz zobaczymy, jak to się prezentuje. Tu mam swoją kartkę ze ściągawkami, co pokupowałam. I tu w tym sklepie kupiłam 5 różnych syngoniów, czy syngonium, nie wiem, jak to się mówi tak prawidłowo. I na pewno jedno syngonium jest dużą, rosnącą rośliną. Tak przynajmniej wyglądało to na zdjęciu. I jednocześnie właśnie to syngonium jest moją powtórką. No, w tym ferworze zakupów zapomniałam, że gdzieś tam już kupiłam wcześniej jakąś pędówkę. No, ale trudno. Od przybytku głowa nie boli. Będę najwyżej miała 2 mateczniki. To też się nic nie stanie. Zobaczymy, jak one się będą wybarwiały, które będzie ładniejsze. W razie czego to, tego brzydszego się pozbędę. No i tutaj mamy kopertę. To nie jest kwota, którą ja zapłaciłam. Nie, 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 absolutnie. Tu pod palcem jest moje imię i nazwisko, dlatego tak będę ją trzymała na razie. I w kopercie zaraz zobaczymy, co się znajduje. I w kopercie są tak, paszporty, jest paragon i jest karteczka. Powiem Wam, że bardzo, bardzo ładnie to jest zrobione, estetycznie. Jak dla mnie to już jest duży plus dla tego sklepu. Tu są paszporty do wszystkich roślin. Paszporty, jak można zauważyć, nie możecie zauważyć, bo nie widzicie. One są samoprzylepne, więc w razie gdybym bardzo chciała, to mogę je po posadzeniu do docelowego podłoża po prostu nakleić sobie na doniczkę czy na kubeczek, żeby się nie martwić, co to jest za roślina, bo przecież wiecie, że ja tych znaczników notorycznie nie wkładam. Chociaż ostatnio po przesadzaniu z syndapsusów i po tym, jak musiałam przejrzeć od groma wiadomości, filmików i tak dalej, no to staram się jednak wkładać, ale z naciskiem na staram się. Może tak. Dobra, przechodzimy dalej do odpakowywania. Folia, koc termiczny znaczy się. Tu jest taka, nie wiem, jak to nazwać, taka otulina. Termo, wow. Tektura pocięta, żeby zabezpieczyć roślinki. i podpisane roślinki popakowane. O matko, zobaczcie! I nawet jest niespodzianka podpisana. No cudo! Dziękuję, Och My Bush. Niespodziankę otworzymy na sam koniec, dobra? No bo tutaj wiem, co to jest, a tutaj nie wiem, więc no, zbudujemy napięcie. I tu mówiłam wam, że jest 5 roślin chyba, tak? Poczekajcie, sprawdzę, bo już nie pamiętam. Tak, tutaj jest 5 syngoniów. Więc mamy raz. Wyjmę wszystkie paczuchy i zabierzemy pudełko stąd, żeby nam nie przeszkadzało. Trzy, 4 i 5. Pudełko jest puste. Nie było hitpaka, jak widzę, ale jest dosyć ciepło, przynajmniej w momencie, kiedy oni wysyłali, to było dosyć ciepło, więc myślę, że gdyby był hitpak, to te rośliny mogłyby się po prostu zagotować. Karton odkładam i przechodzimy do otwierania roślin. No i zaczniemy może tak. Nie chcę zdradzać wszystkiego, chociaż pewnie już zdradziłam i tak. Chodź tutaj, roślinko. Ta pójdzie na pierwszy ogień, bo już widzimy. No i tutaj mam Syngonium Green Marble. O, no nawet jest napisane, którą sadzonkę kupiłam z dostępnych i jakiego mniej więcej wzrostu jest ta sadzonka. Fajnie, bardzo fajnie jest to pomyślane, powiem wam. Najważniejsze, że każda sadzonka jest podpisana, bo czasami zdarza się tak, że jak się kupuje kilka sadzonek, kilkanaście, no to trzeba się nagłówkować, zastanawiać. Ja na przykład nie zawsze wiem, jak dana roślina się nazywa, a w momencie, kiedy mam ją tak podpisaną, no to jest mi po prostu łatwiej, tak? Wszystkie sadzonki, jak tutaj widzicie, teraz to chyba obniżę trochę kamerę, żeby było trochę lepiej widać. Nie wiem, czy jeszcze nie bardziej obniżę. Do tej największej rośliny najwyżej ją podniosę. Są zapakowane w szary pakowy papier. Fajnie. To już jest też duży plus. Szkoda tylko, że nie używają jeszcze do tego taśmy papierowej. No, ale... Tego papieru raczej już nie wykorzystam do niczego, bo on jest dosyć wilgotny. Zastanawiam się, czy nie położyć tutaj sobie na tym kocu tych moich podkładek. Ja je sobie przygotowałam oczywiście. I chyba podłożę, bo widzę, że tu jest sporo mchu, więc jak ten mech się wysypie, to będzie mi z tego koca trochę ciężko je wyciągać. Znaczy je. No ten mech, tak? Już nawet się nie potrafię wysłowić. No i uwaga. To jest syngonium. Już zapomniałam jakie, widzicie? Green Marble. Ocie, panie! Mchu. Więc jest na pewno ukorzeniona. Zobaczcie, tu już widać korzonki. Wow! Tu też już jest korzeń, który wylazł. No cudo! Zobaczcie, jakie to jest piękne! Widzicie to? Wow! Czad! No śliczna jest! Cudowna! Ten sklep, wiecie, to jest podobno... Nie chcę tutaj nic pokręcić, więc no, przeczytajcie sobie najwyżej sami na ich stronie, ale większość tych roślin pochodzi bezpośrednio z Tajlandii, ponieważ oni mają jakieś tam układy. Nie wiem, czy to jest rodzina w Tajlandii jakaś, czy jacyś znajomi, którzy im przysyłają te roślinki. Jak wam się podoba? No ten listek jest wyczepisty, no strasznie mi się podoba. Zobaczcie. On jest podobny do syngonium. Mam takie syngonium podobne do tego. Kurczę. Chyba syngonium matcha? Wydaje mi się, że do syngonium matchy jest trochę podobny, ale może się mylę. Ale duże jest. No niesamowite. Nie pamiętam, ile za nie zapłaciłam. Ale naprawdę nie są to jakieś duże pieniądze. Pieniąchy. Dobra. Ponieważ ja już zapomniałam, jak ta roślina się nazywa, więc ja sobie odkleję tą naklejkę i przykleję tutaj na... Jak się uda, tutaj do tej foliki w jakiś tam sposób, może chociaż troszkę się będzie trzymało. No zastanawiam się, czy ją otwierać, ale powiem wam, że trochę nie bardzo chcę ją otwierać teraz. Bo raz, że mi się ten mech cały wysypie, no a dwa, no widać, że tutaj już są korzenie, tak? Ta roślina na pewno będzie już posadzona do docelowego podłoża. No trochę lampa przeszkadza. Ale może tak się uda, zobaczycie jakoś. Nie, no widać korzonki tutaj. Widzicie? Nie będę jej wyciągała. Przepraszam was bardzo, ale nie będę jej wyciągała, bo po prostu, no, szkoda. Nie wiem, czy będę w stanie się od razu zająć za, nie wiem, 5-10 minut po skończeniu filmu tymi roślinami. A nie chcę też, żeby dużo leżały z odsłoniętymi korzonkami, bo wiecie, to na pewno im nie przyniesie w żaden sposób nic dobrego. Dobra, tutaj mam kolejną sadzonkę. Tym razem jest to Strawberry Ice. Ja mam już jedno Strawberry Ice, ale mam takie brązowawe. I powiem wam, że nie do końca mi się ono podoba. I tutaj wybrałam sobie sadzonkę, która w mojej ocenie była taka najbardziej wybarwiona. I mam nadzieję, że ta roślina tak będzie właśnie rosła. I mi się bardzo podobała, bo na zdjęciu ona taka była trochę z różem, trochę jak gdyby z żółtym. Ja wiem, że kolory zależą dużo od ustawień monitora, dlatego wam dokładnie nie powiem, jaki to był kolor, ale zaraz się przekonamy, w sensie ja się przekonam na żywo, a wy będziecie musieli uwierzyć mi na słowo. I tu też sobie zaraz tą naklejkę zdejmę, żeby nie zapomnieć, co to jest. No i otwieramy. No tu jest maluszek, ale zobaczcie, kuźwa, on wymiata. No ja pierdykam, zajebiaszczy jest. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Wow, cudne cudeńko. Tararara. Ciekawe, a ten wychodzi już brązowy. No dobra, może następny wyjdzie już taki kolorowy. No piękny, pięknuśny, piękności. No cudo. Jest prawie tak piękny jak ja. No nie jestem skromna, nie jestem, tak. Dobra, tego, no nie wiem, czy odwijać też. Nie pamiętam, czy to była sadzonka cięta, czy ukorzeniona, kurde. Nie widać też korzonków. Dobra, otworzę go, bo po prostu nie pamiętam, no. Robię to z ciężkim sercem, ale chyba się będę posiłkowała tutaj nożem. No już leci ten mech. Mech jest wilgotny. No nie chcę tego popsuć. Ale znając życie, zaraz popsuję, bo przecież, no jakże. Pół chałupy zaraz sobie mchem zasypię. No nie wiem, jak to wyjąć. A, tak, ale mongą ze mnie, widzicie? Tak, ona też już jest ukorzeniona, więc ona też już trafi bezpośrednio do podłoża. A tutaj już zębuch idzie kolejny, zobaczcie. Ale mi w brzuchu burczy, przepraszam. Widzicie? Mam nadzieję, że tak. O, tutaj może będzie lepiej widoczny zębulec. Super, bardzo się cieszę. Bardzo jestem zadowolona. No, tylko teraz przydałoby się to z powrotem tutaj spakować. I to jest właśnie to, o czym ja mówiłam. Że to będzie mi ciężko spakować. Dobrze, że roślinę już wyjęłam. Będę się teraz pastwiła nad tym. No bo wiecie, szkoda mi korzonków, tak? Wkładam je. O, i mam pomysła. Zakleję to nazwą rośliny. Tutaj co prawda akurat wiem bardzo dobrze, co to jest za roślinka, ale może w międzyczasie, jakby mi się coś stało niedobrego, nim ją zdążę posadzić i przyczepić znacznik, to przynajmniej moje dzieciaki będą wiedziały, co to za roślinę matka posiadała i będą mogły ją zhandlować sobie. Bo wiecie, człowiek nigdy nie wie, co go spotka. Tak, takie trochę czarne myśli mam w tej chwili. No. To dlatego tylko, że ja po prostu lubię takie rzeczy. Ja obiecałam moim dzieciakom, że będę żyła 140 lat i jeden dzień i zamierzam dotrzymać tego słowa. No. I teraz przechodzimy do kolejnej sadzonki. Tym razem jest to Syngonium Red Yami i jest to pędówka. Super, że to jest napisane. I też nie pamiętam, czy ona jest kurde ukorzeniona. Nie przygotowałam się. Powinnam sobie sprawdzić. No ale, jak mawiał to mój ojciec, ale to cmoknij w nos. Więc nie mam nic chwilowo na swoje wytłumaczenie. Dobra, otwieramy ją. Wow, ależ to jest zapakowane wszystko mocno. No i tu jest Red Yami. I to też jest podobna pędóweczka. Znaczy roślinka zielona z różowym wybarwieniem. Tyle, że zupełnie ma inny kształt liścia. Zobaczcie, porównajcie sobie. Tego liścia tu jest Green Marble, a tu jest Syngonium Yami. Kolorystyka bardzo podobna. I tu zielone, i tu zielone. Żyłki i tu takie różowawe, i tu różowawe. Ale kształt liścia zupełnie inny. Ja bym się na Barbie nie nadawała. Ja nie przepadam za różowym kolorem. No i dobra, tu spróbujemy wyjąć. Delikatnie. I zaproszę Cię, delikatnie to zrób. Najpierw to zabierz. O, zobaczcie, tutaj już idzie listek kolejny, widzicie to? Jestem ciekawa, jak będą wyglądały młode listki w tym syngonium, nie znam go zupełnie, więc bardzo mnie to interesuje. Tu jest lekko, wstępnie ukorzeniona pędóweczka, jak widać. Nie wiem, czy ja ją będę wsadzała jeszcze do ukorzenienia, czy nie wsadzę jej bezpośrednio już do podłoża docelowego. Zastanowię się przez chwilę. Teraz muszę tutaj folię rozerwać. Dobrze, że tamtego nie rozrywałam, bo to nie byłoby mądre z mojej strony. Tutaj wsadzimy ten korzonek, tak żeby się nie połamał, bo przecież ja to jestem mega zdolna. Tu go przykryjemy troszeczkę. Trochę to wydłuża film, no ale przepraszam Was, ale już muszę to zabezpieczyć do czasu, kiedy no nie będę tego przesadzała. Dobra, przyklejamy tą naklejeczkę. Niech trzyma. I jest gotowe. No jak Wam się podoba? Podejrzewam, że części z Was się podoba, części z Was nie. To zależy, kto jaki kolor lubi. Dobra, ta wędruje sobie tutaj i ten papier idzie sobie na bok. Dobrze, że położyłam te podkładki. Mnóstwo takich drobinek jest mchu, dobrze mówię. No i kolejną rośliną jest kolejne syngonium. Tym razem jest to Green Latte. Jak widzicie, ja poszłam tym razem zupełnie w zielone i jest to szczyt. Szczyt numer 1, czyli tych szczytów, no to wychodzi, mieli więcej. No i otwieramy. Tu sobie muszę naklejkę odkleić. O, tu, no chodź kochanieńka, chodź. Bo ja Cię będę potrzebowała jeszcze. No ja jestem straszna niezgraba. Muszę to przełożyć, bo przecież zaraz tutaj narozwalam. Tadam! Wyciągam. O matko, już widzę maluszkę. Jaki słodziak! Zobaczcie, jaki piękny, zieloniutkie. I też jest takie zielono-zielone. Cudowne, ale jaki liścior wielki. Zobaczcie. Prawie wielkości mojej dłoni. A ja wcale małych dłoni nie mam. A tu idzie maluszek nowy. Jaki pięknuśny. Taki. Muszę, bo się uduszę. Taki zieloniutki, prawie że limonkowy. Cudny! I ukorzenione jest. To tutaj nie muszę już otwierać. Nie będę jej otwierała. Widzicie korzonki? Więc to syngonium, to jest syngonium green latte. Od razu też pójdzie do lechuzy. Zobaczcie, jeszcze ostatni rzut oka. Piękne jest. I słuchajcie, te rośliny są naprawdę wszystkie, jak jeden mąż, jędrne. Czyli nie zmęczyły się w podróży. No, mech wysypałam, no ale no, to trudno. Tu są czyściutkie. W sumie tamtych nie sprawdziłam. Ale sprawdzę je, nim je postawię na półkę. Zresztą najpierw one i tak pójdą na kwarantannę mimo wszystko. No piękne, piękne jest. Naprawdę odjęło mi mowę na chwilę. Cudak. Cudne, śliczne. Dobra. No i zostało nam ostatnie syngonium. To największe. I nie wiem, czy ono się zmieści, tak? Czy nie będę musiała jednak troszkę podnieść kamery. Bo to jest to duże rosnące. No raczej mi się chyba nie zmieści, więc dobra, muszę podnieść znowu troszkę kamerę, przepraszam Was. Tak, żebyśmy mogli je popodziwiać. Mam nadzieję, że tyle wystarczy. No i otwieramy. Guzik nie widać. O, tak może będzie lepiej. Dobra. Jakiś tępy nóż sobie wzięłam. Dobra. I jeszcze tu, ale tego to już nie będziemy. Wyciągać. Tam daradej. No i tutaj, moi drodzy, mamy Syngonium angustatum variegata. To jest właśnie ta roślina zdublowana. Nie wiem, jak ja to zrobiłam, ale zrobiłam. Wow! No niesamowite, ale czad. Ja pierdykam. Zobaczcie, jak ono jest pięknie wybarwione. No coś niesamowitego. Tutaj na tym listku, zobaczcie, ile ono ma kolorów. To nawet nie jest trikolor. To jest multikolor. Jasny, zielony, taki limonkowy. Tutaj taki jest złamany zielony, zobaczcie, z drugim zielonym. Tutaj taki kremowy, tu ciemnozielony, o tutaj w tych miejscach, widzicie? Tu jeszcze ciemniejsza zieleń. A tutaj z tym listkiem coś się chyba dzieje. Ach, to jest najstarszy listek, więc on pewnie będzie odrzucany. No ale tak czy tak, dobra, to na tym Wam pokażę. Troszkę się pogniotło, ale nie szkodzi. No sztos. Sztos, jeszcze raz sztos. No, chyba muszę iść na jakąś naukę dykcji, bo nie umiem się wypowiedzieć. Dobrze. Wow, no cudo. Przepraszam, że tak grzebie, nic nie mówię, ale jestem podjarana na maksa, no. Uff. Zobaczcie, a ona tutaj ma ogonki. Widzicie to? Dwa te ogonki, a tu jakby szły mu następne. Rozwijają się. Ja nie wiem, jak to jest. To już taka jest mega dorosła forma tych liści. No, powiem Wam, że... Co tu jest? Nic, jakiś paproch. Powiem Wam, że jestem mega zadowolona. Liczę, że ono będzie dużo ładniej wyglądało, jak już się po podróży rozprostuje. No przecież zobaczcie te liście. No kurna Olek, no coś pięknego. Naprawdę. I wiecie co? Ja nie wiem, czy ja go sobie nie potnę też. I nie zagęszczę od razu. Bo ono się też już nadaje do cięcia. Przynajmniej na 2 albo na 3 sadzonki. Na pewno szczyt sobie ukorzenię. To nie ma dwóch zdań. O, tutaj jest rura. Widzicie to? No to nie, to na razie nie mogę go ciąć. Muszę poczekać, aż się chociaż ten listek rozwinie. A, ale wam pokazuję. Widzicie? Tu jest listek, który się rozwija. To muszę poczekać, aż się rozwinie i dopiero jak ten listek się rozwinie, będę go mogła pociąć. I pewnie go chlasnę tu i może tu raz. I będę miała tym sposobem 3 sadzonki od razu. Więc ta roślina, jak się ukorzeni w całości, będzie naprawdę gęsta. Do tego dołożę tą pędówkę, którą kupiłam od innej osoby. No i będę miała najwyżej 2 różne mateczniki w jednej doniczce, ale dzięki temu też będę mogła obserwować, jak one się wybarwiają, stojąc dokładnie w tych samych warunkach, w tej samej pożywce i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście oznaczę sobie, która jest inna, a która jest z tego matecznika, tak żeby wiedzieć na przyszłość. Nie no, jestem zachwycona. Naprawdę jestem zachwycona. Cudne. Wow, sztos. Po prostu sztos. No i ono też jest, zobaczcie, to tak już pomijając wszystko, w kolorach moich ulubionych, czyli w kolorach syngoniowych, ewentualnież epipremnowych. Nie? Chyba muszę zmienić nazwę kanału na, nie wiem, jakaś cholera, zielony listek jest już zajęty. To może coś z zielonym? O! Właśnie przyszedł do głowy pomysł jakiś. Ale nie, na razie go nie będę mówiła. Na razie nie zmieniam nazwy kanału, ale jeżeli bym chciała zmieniać nazwę kanału, to nie wiem, czy... No nie poproszę was o pomoc. Ale na razie Isabeta po pracy mi pasuje. Wiecie, bo to miał być kanał z założenia, gdzie ja będę wam pokazywała różne moje rzeczy, które ja robię w czasie wolnym, ale na razie skupiłam się tylko na roślinach, bo na nic innego mi już nie starcza czasu, tak? No wieczorami nie będę wam pokazywała, jak leżę w łóżku i czytam sobie książkę, no bo to myślę, że nic ciekawego. Zobaczcie, to jest sadzonka numer 36. Dobra, ja sobie to tutaj przyczepię. No i tak, moi drodzy, z tych kupionych sadzonek i roślin pokazałam wam już wszystkie. No i teraz rozpakowywujemy ostatnią paczuszkę, czyli niespodziankę. Myślę, że jest tutaj na pewno jakaś roślina, bo jest bardzo mięciutkie. Tak jakby było też w puszku. Nie chcę bardziej tego ugniatać, bo jeżeli tam jest faktycznie roślina, to nie chciałabym jej zniszczyć zaraz tymi swoimi zgrabnymi łapskami. Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Och, oliwka. Musimy tutaj się nożem posłużyć. Ja to jestem naprawdę jakiś nieogar. Niespodzianka. Roślinka. O, ciekawe co to będzie. Co to będzie. Ło, Mater Day. Zobaczcie, co to za cudo. O rany. To trochę przypomina mi to syngonium, które kupiłam na preorderze kiedyś u Mateusza z roślinnej dżungli. Tego Pink Salomon? Czy jak on się tam nazywał? O, wiem, strawberry milk to było chyba, no. Zobaczcie, jakie to jest cudne. A ten listek, zobaczcie, jakie on ma wybarwienie. No, mój tamten nie ma takiego wybarwienia ciemnozielonego. Chyba jak dobrze pamiętam. Piękności. I to jest ta niespodzianka, to jest gratis, słuchajcie, dostałam gratisa ze sklepu. I tutaj chyba ma korzonki. No, nie, tutaj jest łodyga. Korzonków troszeczkę odsłonimy, ale nie będę go wyciągała. Nie, to jest chyba korzeń, słuchajcie, taki gruby. To jest jakiś boczny odrost, coś mi się wydaje. Dobra, teraz nie będę go wyciągała, bo naprawdę nie chcę mu zrobić krzywdy. On jest taki maleńki, że boję się po prostu, żeby no nie wysechł mi za bardzo. Ale jak już wyląduje, no tam gdzie ma wylądować, to Wam na pewno pokażę. Na pewno zrobię Wam aktualizację tych roślin już po przesadzeniu. Bo myślę, że przynajmniej część z Was będzie zaciekawiona, zainteresowana tym, jak te rośliny wyglądają. Tak już bardziej. Wow, cudne. Ale się cieszę. No i dobra, tutaj tą otulinkę sobie odkładam na bok. To likwidujemy. No i teraz się zastanawiam, jak Wam to pokazać, żebyście widzieli wszystkie te roślinki. No dobra, to jeszcze ostatni rzut oka na te wszystkie rośliny. Tutaj będzie trochę kiepsko widać. Zobaczcie. No powiem Wam, że ja jestem na maksa zadowolona. Jednak to, co mówią na mieście, że tak powiem, to jest w 100% prawda. I ja jestem mega zadowolona. Z czystym sercem, naprawdę z czystym sercem mogę Wam polecić ten sklep. Jak widzieliście sami, rośliny były bardzo dobrze zapakowane. W stanie są bardzo dobrym. No, nie zasłaniaj mi tu kolegi. No, jestem naprawdę jestem zadowolona. To tak próbuję z bliska Wam pokazać, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No i tutaj jeszcze ten ostatni. Odsuń się, koleś. Tak to wygląda. Może też go wezmę do ręki. Nie wiem, jak Wam się podobało. Nie wiem, na ile jestem w stanie, że tak powiem, pokazać Wam to, jak sklep zapakował rośliny, jak traktuje klientów. No ja jestem bardzo zadowolona. Bardzo po stokroć jestem zadowolona. I jeżeli ktoś kiedykolwiek się mnie zapyta, czy polecam ten sklep, z czystym sumieniem powiem, że tak. Oh My Bush wpisuję na listę moich ulubionych sprzedawców i myślę, że na pewno musiałam to poprzesuwać, przerwać i myślę, że na pewno jeszcze nie raz skorzystam z ich oferty, bo jestem naprawdę na maksa zadowolona. Wiem, ciągle mówię naprawdę, no ale. Więc jeżeli byście chcieli, wchodźcie, wbijajcie na ich stronę. Oni mają nie tylko syngonia. Od razu Wam mówię, mają przeróżne rośliny, mają scindapsusy, mają epipremnum, nie pamiętam, czy mają anturia, bo akurat anturia zupełnie mi nie leżą w moich, że tak powiem, zainteresowaniach. Kurde, nie pamiętam, jakie mają jeszcze rośliny. Scindapsusy mówiłam, że mają? Nie pamiętam. No w każdym razie, jeżeli ktoś chciałby takie rośliny, jakie ja zbieram, lub, znaczy nie mówię dokładnie od takich jak ja mam, tak, ale właśnie z tych gatunków, co ja zbieram, to śmiało możecie do nich wbijać na stronkę i robić zakupy. Muszę do nich tylko napisać i zapytać się, jak często mają dostawy, no bo na ten moment kupiłam wszystko to, co mi się podobało, ale widziałam też, że no sporo było roślin aktualnie niedostępnych już, no bo zostały po prostu wyprzedane, tak? Więc chyba raczej jednak się cieszą dobrą opinią, skoro te rośliny schodzą i są po prostu niedostępne bardzo często. No dobra, to by było na tyle. Jeszcze raz mówię Wam, że jestem mega zadowolona. Sklep ląduje na mojej liście ulubionych sprzedawców. Powtarzam się, trudno, ale ja jak jestem zadowolona, to właśnie tak robię. No i co? I to by było na tyle na ten moment. I myślę, że za jakiś czas znowu się spotkamy w unboxingu z Oh My Bush. A tymczasem pędzę z psem na spacer, a Wam życzę udanego wieczoru. Pa!